Bodajże John Knox, słynny kaznodzieja anglikański, powiedział kiedyś takie słynne słowo: Diabła się nie boję, ale boję się kazalnicy. Wiecie, w Jakuba trzecim rozdziale, pierwszym wersecie mamy taki zapis, który mówi: Niechaj niewielu z Was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Więc wiecie, co mi grozi. A grozi mi, bo dzisiaj temat jest naprawdę poważny, i chyba nie ma ważniejszego tematu w Piśmie Świętym do rozważań jak Bóg. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem, jaki naprawdę jest Bóg. I wierzcie mi, że w godzinę nie utrzymamy odpowiedzi na to pytanie. Bo mówimy o Bogu. On jest zbyt wielki, żeby w godzinę sobie go poukładać, i powiedzieć oto twój Bóg kościele chrześcijański. Tak nie jest. Dlatego chciałbym zapowiedzieć serię całą serię nauczań, którą zatytułowałem Poznaj Boga Biblii, która będzie poświęcona rozważaniom na temat atrybutów wszechmocnego Boga. Więc przed nami. Razem z tym kazaniem będzie 13, mam nadzieję, 13 kazań, w których postaram się omówić każdą, każdy atrybut Pana Boga Wszechmogącego w sposób oddzielny, osobny, w korelacji z innymi miejscami w Słowie Bożym. Dlaczego ten temat jest ważny? Dlaczego jest potrzebny w naszych czasach? Otóż, drodzy, bardzo często można spotkać się dzisiaj z mylnymi pojęciami na temat Boga. Jego świętego charakteru. Co jest tego przyczyną? Przyczyn jest wiele, ale chciałbym wspomnieć o trzech głównych. Pierwszą przyczyną jest przedstawianie spaczonego obrazu Boga w różnych mediach, w różnego rodzaju mediach, np. w przemyśle filmowym czy w przemyśle rozrywkowym. Doskonale o tym wiemy, że już od najmłodszych lat, a zaczyna się to na etapie już bajek dla małych dzieci, przedstawia się Boga. Przypominającego takiego staruszka z długą białą brodą, który siedzi gdzieś na chmurkach, drapie się po głowie, nie wie co dalej. Widzieliście może takie obrazki albo takie bajki. Dzisiejsze filmy, czy ogólnie rzecz biorąc ten przemysł rozrywkowy, przedstawia postać Boga w sposób sarkastyczny, spłycając jego doskonałość i świętość. Do poziomu ludzkiej głupoty i ironii. Postać Boga umieszcza się w komediach, kabaretach, skeczach jako postać groteskową. Postać, która lubi żartować. Postać, która lubi droczyć się z człowiekiem. Postać, która kompletnie nie radzi sobie z rzeczywistością i dlatego liczy na współpracę człowieka. To wszystko sprawia, że ludzie oswajają się po prostu od najmłodszych lat. Z takim wypaczonym obrazem Boga. Nie podchodzą do niego poważnie i chyba raczej są skłonni wierzyć komedią niż Słowu Bożemu, które mówi o nim rzetelną prawdę. Drugą przyczyną, która stoi za fałszowaniem obrazu Boga jest zwiedzione nauczanie dzisiejszych religii. Na przykład zobaczcie, dzisiejsze religie nie są w stanie wyjaśnić swoim wiernym problemu zła, problemu cierpienia, problemu śmierci, i dlatego przestawia się w nich Boga, który prowadzi. Walkę z diabłem. Przedstawia się Boga, który jest po stronie dobra, i diabła, który jest po stronie zła. Taki fałszywy obraz rzeczywistości w istocie obraża suwerennego Boga, który włada wszystkim i jest nad wszystkim. Dlaczego to go obraża? Ponieważ zobaczcie, gdy zło coraz bardziej się rozprzestrzenia, a rozprzestrzenia się, gdy zła jest coraz więcej, a tak jest. To ludzie są skłonni przyznać, że diabeł wygrywa z Bogiem, że zło zwycięża nad dobrem. A to z kolei popycha niektórych do wniosku, że Bóg jest słabszy od diabła, że sobie nie radzi, że odpuścił, albo że zapomniał o nas, albo skłania to do wniosku, że Boga w ogóle nie ma. Skoro zło istnieje, to Boga nie ma. Tak twierdzą ludzie. Jeszcze inni nauczają, inni nauczają, że Bóg potrzebuje zgody człowieka, żeby on mógł realizować swoją wolę, na przykład, żeby zbawić człowieka. Niestety, ta herezja jest bardzo popularną nauką w kościołach mieniących się dzisiaj za ewangeliczne, za biblijne. Ostatnio otrzymałem link do kazania pewnego nauczyciela. Nie będę reklamował tego kościoła, bo nie warto. Ale ten mówca próbował odpowiedzieć na pytanie, co charakteryzuje prawdziwą modlitwę. W swoim nauczaniu mówca ten stwierdził między innymi co cytuję Musimy pozwolić Bogu działać. Nasze modlitwy są zgodą, by Bóg mógł coś zrobić w naszym życiu. Musimy stanąć w modlitwie, żeby słowo Boga mogło wypełnić się w naszym życiu lub w życiu kogoś drugiego. Bóg chce czegoś dokonać w naszym życiu, ale może tego dokonać, jeżeli ty i ja damy się poruszyć. Duchowi Świętemu i będziemy działać zgodnie z Jego poruszeniem. Pozwólmy Bogu działać, i tak dalej, i tak dalej. To tylko niektóre z wypowiedzi tego człowieka. Co o tym sądzić? No cóż, takiego typu nauki ukazują Boga, który podporządkowuje się woli ludzkiej, po to, by mógł zrealizować swoją boską odwieczną wolę. Mamy więc do czynienia z Herezją stawiającą człowieka nad Bogiem. Tego typu stwierdzenia są fałszywą nauką, która uwłacza suwerennemu Bogu i przedstawia go w krzywym zwierciadle niemocy. Przedstawia Boga, który bez zgody człowieka nie może realizować swojej suwerennej woli, no chyba że człowiek mu na to łaskawie zezwoli. Do czego prowadzą takie nauczania? Ludzie pod ich wpływem zaczynają wierzyć, że to oni są odpowiedzialni za zbawienie samego siebie. Zaczynają wierzyć, że skuteczność w istocie dzieła Jezusa na krzyżu jest możliwa tylko wtedy, gdy oni wyrażą na to zgodę. Inaczej krzyż Chrystusa nie ma mocy. Zaczynają wierzyć, że to oni są odpowiedzialni za to, czy Bóg wysłucha ich modlitwy i czy spełni to, o co go proszą. Zaczynają wierzyć, że mają moc decydującą której nikt nie może się oprzeć nawet suwerenny Bóg. Nie ma co się dziwić, że pod wpływem takich sfałszowanych nauk o Bogu, ludzie umieszczają na swoich profilach, na przykład Facebookowych, bardzo interesujące stwierdzenia. Ostatnio natknąłem się na takie wpisy. Jeżeli nie pozwalasz Bogu działać w swoim życiu, nie będziesz szczęśliwy. Oj oj. Rzeczywiście, twoje szczęście jest. Prawdziwym powodem do tego, żebyś Ty wydał Bogu zgodę na działanie. Albo nie prościągle Boga o Twoje potrzeby. Podczas modlitwy zapytaj Boga, co Ty możesz dla Niego zrobić. No rzeczywiście. Człowiek może zrobić coś dla Boga. Widzicie, trzecim powodem fałszowania obrazu Boga jest utożsamianie Boga z religią. Co mam na myśli? Wielu ludzi nie chce słyszeć dziś prawdy o tym, jaki jest Bóg, ponieważ mylnie twierdzą, że Bóg i religia to jest jedno i to samo, prawda? Wielu twierdzi, że skoro Bóg wymaga tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj religie narzucają innym, to nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego. Po części się nie dziwię. W tej sytuacji, gdy na światło dzienne wychodzą brudy religii, na przykład skandale. Seksualne, albo skandale pedofilskie, o których dzisiaj głośno w mediach, których udział brali ludzie, którzy stoją na czele danej religii czy organizacji religijnej. No to ludzie natychmiast odsuwają się od wszelkich tematów związanych z Bogiem. Są tym zgorszeni i nie ma co się dziwić. Zauważyłem sam, na przykład, kiedy rozmawiam z ludźmi na temat Pana Jezusa, próbuję z nimi rozmawiać to niemal natychmiast słyszę takie zdanie, może wy też. Przepraszam, ale ja nie chodzę do kościoła. O czym to świadczy? No właśnie, świadczy to o tym, że ludzie utożsamiają Boga z jakimś konkretnym kościołem, z jakimś nurtem, z jakąś religią, mimo że nasz Pan Jezus Chrystus absolutnie, absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Zatem w dzisiejszych czasach, w których przyszło nam żyć, kochani, istnieje pilna potrzeba, by stanąć w obronie Boga Biblii. Istnieje pilna potrzeba, by otworzyć Słowo Boże i mówić, jaka jest prawda o Bogu, prawda o Jego charakterze, prawda o Jego boskich i świętych atrybutach i prawda o tym, jak prawdziwy Bóg Biblii objawił się w swoim synu, w naszym Panu Jezusie Chrystusie, aby nas zbawić. W naszych czasach pytanie, jaki naprawdę jest Bóg, jest sprawą najwyższej wagi, drodzy, ponieważ tylko prawdziwy Bóg jest godzien Prawdziwego uwielbienia od swoich stworzeń. Tylko prawdziwy Bóg może wzbudzić w człowieku zbożny podziw, bojaźń i uwielbienie. I co najważniejsze, tylko prawdziwy Bóg, prawdziwy Jezus Chrystus, może prawdziwie i na zawsze zbawić człowieka od jego słusznej kary, na którą zasługuje każdy z nas. Tym prawdziwym Bogiem jest Bóg Biblii, nie Bóg religii. Nie Bóg przemysłu rozrywkowego, nie Bóg naszych wyobrażeń, nie Bóg naszego widzimisię, nie Bóg naszej filozofii, ale Bóg Biblii. Bóg Biblii. Dlatego chciałbym, żebyśmy przez następne 12 tygodni i również dzisiaj, jeśli Bóg da, rozważyli 12 głównych atrybutów Boga. Opisanych w Jego słowie, po to, by stanąć w obronie Jego boskości, w obronie Jego suwerenności i w obronie Jego bezdyskusyjnej chwały. Myślę, że te rozważania z pewnością też przybliżą nas do naszego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zanim jednak przejdziemy do omawiania poszczególnych atrybutów Boga, o których informuje nas Biblia, chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad pytaniami, które pomogą nam uchwycić właściwą perspektywę, naszego postrzegania Boga. Są to pytania, które muszą być postawione właśnie teraz, właśnie w tym momencie, na samym początku naszych rozważań. Dlaczego? Ponieważ bez właściwej perspektywy, bez właściwego zrozumienia, jaki naprawdę jest Bóg w swojej istocie, w swojej naturze, nie zrozumiemy dokładnie Jego atrybutów. Będziemy błądzić, będziemy dorzucać swoją narrację do tych atrybutów, a tego chcemy uniknąć. Więc pytania, na które chciałbym odpowiedzieć biblijnie w dzisiejszym kazaniu, brzmią. Czy Bóg potrzebuje czegokolwiek od człowieka? Czy Bóg potrzebuje, by jakiekolwiek stworzenie oddawało mu chwałę? Czy Bóg potrzebuje relacji ze swoim stworzeniem, żeby być w pełni uwielbionym Bogiem? Żeby odpowiedzieć na te ciekawe pytania i przede wszystkim wyciągnąć z nich poprawne biblijne wnioski. Musimy przyjąć bardzo ważną prawdę z Biblii. Jaką? Otwórzcie, proszę, Biblię na Psalmie 90 i prześledźmy werset drugi. Psalm 90, werset drugi. Słowo Boże mówi tutaj w tym miejscu: Zanim góry powstały, Zanim stworzyłeś Ziemię i świat, od wieków na wieki, tyś jest, o Boże. Tak śpiewał Mojżesz w swoim psalmie, ponieważ 90 Psalm jest modlitwą w zasadzie Mojżesza. Modlitwą Mojżesza. Zobaczcie, jest to krótki werset, ale zobaczmy, jak wielki w treści, o jakich wielkich sprawach mówi. Otóż zanim zaczął istnieć czas, zanim powstało pierwsze Boże stworzenie, zanim zostali stworzeni aniołowie, zanim zostały stworzone galaktyki, zanim powstało niebo, ziemia, morze, rośliny, ludzie, zwierzęta. Był taki czas, o ile można go nazwać czasem. Gdy Bóg w swojej jedności, w jedności swej natury był sam. Był sam. W dalekiej wieczności, przed zaistnieniem czegokolwiek, Bóg był po prostu sam. Wyobraźmy sobie ten etap wieczności. Ja wiem, że to trudne. I chyba nie damy rady naszymi mózgami tego objąć. Okej? Okay? Bo jesteśmy skończonym stworzeniem, my potrzebujemy początku i końca i sobie to poukładać. Ale Bóg był po prostu sam od wieków, na wieki, przez wieki. Niebiosa nie manifestowały jego mocy, bo ich nie było. Aniołowie nie uwielbiali go anielskimi hymnami, bo nie zostali jeszcze stworzeni. Wszechświat, wszystko, co się na niego składa, galaktyki, drogi mleczne i te wszystkie inne rzeczy, nie były podtrzymywane słowem jego mocy, no bo jeszcze ich nie stworzył. Uchwyci uchwyciliśmy ten moment wieczności? Zanim zaistniał jakikolwiek początek wszystkiego, w wieczności był tylko Bóg. I o tym mówi ten psalm. Tyś jest, o Boże, od wieków na wieki. Zobaczcie w księdze Joba, wyświetlmy 36-26, czytamy. Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać. A tylko my tego nie możemy poznać. Liczba Jego lat jest niezbadana. Jest niezbadana. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ ten fakt uświadamia nam, że zanim wszystko zaczęło istnieć. To w wieczności zawsze istniał Bóg, który sam wszystko w sobie zawiera, który jest samowystarczalny, który znajduje w sobie samym pełne zaspokojenia i który nie potrzebuje niczego, by być Bogiem, by czuć się Bogiem, by spełniać się jako Bóg, ponieważ On po prostu jest. On jest wszystkim we wszystkim. On jest początkiem i końcem. On jest Alfą i Omegą. Bóg nigdy nie potrzebował kompletnie niczego, czego mógłby potrzebować, ponieważ jest wszystkim sam dla siebie i wszystkim w sobie samym. Amen? Amen? I teraz zobaczcie, mając tą perspektywę w naszych wyobraźniach, oczyma wyobraźni, mając perspektywę istnienia Boga w wieczności, wróćmy do pytań, które postawiłem na początku. Czy Bóg potrzebuje czegokolwiek od nas? Od swoich stworzeń? Czy Bóg potrzebuje, byś oddawał Mu cześć i chwałę, by On poczuł się, że jest Bogiem? Czy Bóg potrzebuje, byś śpiewał Mu, modlił się do Niego, by dodać coś do Jego boskości i doskonałości? Z pewnością nie. Z pewnością nie. Gdyby Bóg tego wszystkiego potrzebował, to wszechświat, aniołowie i człowiek istnieliby równolegle z wiecznym Bogiem. Prawda? A jednak Biblia mówi, że był taki moment wieczności, który nazywa się początek stworzenia. Jak otworzycie Biblię na pierwszej karce, to czytamy co? Na początku Bóg stworzył. Czyli był taki czas wieczności, który możemy nazwać początkiem. Początkiem stworzenia. A co było wcześniej? No właśnie Bóg chwalebny sobie samym. Co oznacza dla nas ustalenie tych faktów na początku? Oznacza to dla nas, że akt stworzenia czegokolwiek nie dodał niczego do Bożej Istoty. Nie dodał niczego do Bożej Chwały i nie dodał niczego do Jego przenajświętszej osobowości. Dlaczego? Bo chwała Boża nie jest i nigdy nie była powiększona ani umniejszona z powodu Jego stworzeń. Bo Bóg jest Bogiem, jest doskonały sam w sobie. On nie musiał nikomu niczego udowadniać, nawet swoim stworzeniem, że jest Bogiem. Nie musiał tego zrobić. A to zrobił. A to zrobił. I też dla swojej chwały. Jak tą wielką prawdę potwierdza Słowo Boże? Chciałbym, żebyśmy rozważyli dzisiaj cztery bardzo mocne, bardzo istotne fragmenty, które pokażą nam prawdę o chwale Bożej. Czym ona jest? Pierwszy fragment, który wybrałem, to Księga Nechemiasza, rozdział 9, wiersz 5. Księga Nechemiasza jest przed Księgą Psalmów, przed Joba. Także możemy tam się udać. Księga Nechemiasza. Rozdział dziewiąty, werset 5. Czytamy tu. Lewici zaś Jeszua i Kadmiel, Bani, Haszabnejasz, Szerebiasz, Chodjasz, Szebaniasz, Petachjasz rzekli Powstańcie, błogosławcie Pana Waszego Boga od wieku aż na wieki. I błogosławili chwalebne imię tego, który jest, uwaga, wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie. Zwróćcie proszę uwagę, według tego zapisu Bóg jest wzniosły ponad jakiekolwiek błogosławieństwo i uwielbienie, które mogłoby wyjść z inicjatywy człowieka, czyli z inicjatywy Jego stworzenia. Cytowany fragment ukazuje nam służbę Lewitów w starożytnym Izraelu, stąd te dziwne imiona. Tak, kończące się na aż, hasz i tak dalej, ciężko to czytać. Ale właśnie, to byli lewici. To byli kapłani, którzy chwalili Boga, modlili się do niego, zobaczcie, że wysławiali go, błogosławili jego imię, ale doskonale wiedzieli przy tym, że suwerenny Bóg jest wzniosły sam w sobie. Jest wzniosły ponad wszelkie ich błogosławieństwa. Jest wzniosły ponad wszelką ich adorację, kult sprawowany przez nich jako ludzi. Dlaczego? Bo on jest Bogiem. Bo on jest Bogiem. To znaczy, że żadna chwała i uwielbienie sprawowane przez człowieka nie jest w stanie ująć w słowa lub czyny doskonałości i wielkości istoty Bożej, którą to chwałą człowiek mógłby przydać coś do chwały Boga. Absolutnie. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie swoimi słowami, swoimi czynami wyrazić to, jak wielki, jak wspaniały jest Bóg. Bo on jest ponad nasze słowa. Ponad nasze emocje, ponad nasze myślenie. Ten fragment uczy nas, że wielkość i chwalebność Boga nie może być wyrażona ani przez najwspanialsze pochwały ludzkie, ani przez najpiękniejsze modlitwy, pieśni, hymny pochwalne, hymny uwielbieniowe, ani przez sprawowanie czynności adoracyjnych, bo mówimy o Bogu, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie ze strony stworzenia. On jest ponad to wszystko. I teraz znowu zadaj sobie wielkie pytanie, czy oddawanie chwały Bogu przez Jego stworzenie jest, uwaga, niezbędne dla Boga. Czy Bóg poczuje się bardziej uwielbiony, niż sam jest uwielbiony w swojej zupełności, gdy stworzenie będzie Go uwielbiać? Z całą stanowczością odpowiadamy nie, ponieważ Biblia mówi, że Bóg jest wniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i ludzkie uwielbienie. Bóg nic nie zyskuje przez nasze uwielbienie. Skoro przed wiekami w swojej niezmierzonej wieczności nie potrzebował zewnętrznej chwały, bo jest wystarczająco chwalebny sam w sobie, to uwielbienie go przez stworzenie ani nie dodaje, ani nie odejmuje niczego z jego doskonałej boskości. Teraz to, co powiedziałem, jest szokiem. Jest szokiem dla naszych ludzkich, religijnych przemyśleń na temat Boga. Jest szokiem dla tego wszystkiego, co nas nauczono przez te wszystkie lata. Przez 20, 30, 70, 80 lat życia. Wiecie? Człowiek dzisiaj religii myśli sobie tak: jak nie uklęknę, jak nie pomacham na pieśniach, jak się nie popłaczę, jak krzyżem nie padnę, jak nie odmówię modlitw, jak nie zrobię tego, tamtego i owego, to zabiorę Bogu chwałę, odejmę Mu z Jego chwały. A co mówi Biblia? Absolutnie tak nie jest. Biblia mówi jasno w tym wersecie, prawdziwy Bóg Biblii jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i wzniosły ponad wszelkie uwielbienie ze strony jego stworzenia. I tak twierdzą kapłani Boży w tej księdze, w księdze Nehemiasza. Pójdźmy dalej. Zobaczmy kolejny fragment księga Joba, nieco dalej w Biblii. Księga Joba, rozdział 35. Wersety 5 do 8. Czytamy te fragmenty, to człowiek sobie zdaje sprawę, co oni nam zrobili. Nie? Co oni nam zrobili. Ci katecheci, księża, starsi i inni. Joba 35, 5 do 8. To słowa Alichu. Czytamy tu Spójrz ku niebu i zobacz. Przypatrz się obłokom, które są wysoko nad tobą. Jeżeli zgrzeszysz, co mu przez to zrobisz? A jeżeli jest wiele Twoich występków, co mu zaszkodzisz? Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje on z Twoich rąk? Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak Ty. A Twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu Synowi Człowieka. Zobaczcie, na wstępie zaznaczam, że ten fragment nie jest o tym, żeby grzeszyć. Że możemy sobie grzeszyć, bo na Boga to nie ma wpływu i tak dalej, nie? Bo tak możemy wyciągnąć pierwszy wniosek. O tym ten werset nie mówi. Ten fragment ma na celu wykazać, czy istnieje jakaś zależność Bożej chwały od ludzkich działań. Zobaczcie, natchnione słowa Elichu kierują uwagę Joba na stworzony wszechświat. Elichu mówi do Joba: Jobie, zatrzymaj się w tym swoim płaczu, w tym swoim smutku. Mam do ciebie prośbę. Popatrz na niebo. Podnieś głowę. Popatrz na chmury. Zwróć uwagę na bezmiar wszechświata w górze, który jest majestatycznym dziełem niezmierzonego Boga. Wiecie, w tamtych czasach nie było miast. Nie było tych świateł sztucznych. Kiedy Job mógł spojrzeć w nocy w niebo, mógł zobaczyć galaktyki. To było po potopie i tak dalej, bardzo blisko stworzenia, wiecie, wszystko było doskonałe, niezanieczyszczone. On mógł patrzeć i podziwiać. I Elichu mówi do niego, a teraz, przyjacielu, zejdź na ziemię. I mam pytanie. Co Ty możesz dołożyć lub odjąć z Bożej chwały? Która objawia się w tym dziele? Co ty możesz dołożyć lub odjąć z Bożej chwały przez swoje dobre albo złe postępowanie? Co ty, Jobie, możesz dać Bogu, by poczuł się on bardziej uwielbiony niż jest w swoim dziele? Jaka jest odpowiedź na te pytania? Dalej w tym wersecie czytamy: zobaczcie. Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty a twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu synowi człowieka jak ty. Więc Biblia mówi: wszystkie ludzkie grzechy, czyli akty nieposłuszeństwa prawu Bożemu, które nie oddają Bogu chwały, to prawda? oraz wszystkie ludzkie sprawiedliwości, czyli akty posłuszeństwa, które uwielbiają Boga naszym życiem, mogą zaszkodzić lub pomóc jedynie na płaszczyźnie stworzenia. na płaszczyźnie stworzenia ale nie mogą zaszkodzić lub pomóc w umniejszaniu lub powiększaniu chwały Boga. Ten fragment ukazuje nam niezmiernie ważną prawdę, o której z całym szacunkiem, ale wielu chrześcijan naszych czasów kompletnie zapomniało. Mianowicie jakość życia Bożego stworzenia nie oddziałuje w żaden sposób, nie oddziałowuje w żaden sposób na Boga, na Jego świętość. Którą posiada w pełni błogosławieństwa i świętości w samym sobie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli zgrzeszysz dzisiaj, to krzywdę robisz sobie samemu i swojemu bliźniemu, ale nie Bogu. Twój grzech nie ograbia Boga z jego wiecznej chwały. Grzech oczywiście nie oddaje Bogu chwały, to prawda, jak najbardziej, nie oddaje Bogu chwały, ale też nie ograbia go z chwały którą On ma od zawsze, bo jest chwalebny sam w sobie. Jeżeli natomiast dążysz do sprawiedliwości, to w Twoim życiu ludzie mogą dostrzec Boga, mogą nawet uwielbić Boga za to, że Ty jesteś taki, że Bóg w Tobie działa i tak dalej. Ale Twoja sprawiedliwość w żaden sposób nie sprawi, że Bóg stanie się bardziej boski, że Bóg stanie się bardziej chwalebny niż jest od wieków na wieki sam w sobie. Dlaczego? Jest tak dlatego, ponieważ życie stworzeń Bożych, jakiekolwiek ono by nie było, w żadnej mierze nie ma wpływu na świętość, chwalebność i doskonałość Pana Boga. Bóg jest ponad wszelkim stworzeniem, ponad wszelkim zachowaniem się tego stworzenia i ponad wszelkimi przyczynami wtórnymi wynikającymi z czyjegokolwiek postępowania. Absolutnie. I o tym uczy nas ten fragment Bożego Słowa. A jak to wygląda w nauczaniu Nowego Testamentu? Czy w Nowym Testamencie Bóg się zmienił? Czy w Nowym Testamencie Bóg teraz zaczął żądać od nas chwały? Zwróćmy uwagę na kilka wersetów, które spisał apostoł Paweł. Pierwszy fragment to Dzieje Apostolskie, rozdział 17. Dzieje Apostolskie, rozdział 17. Otwórzmy swoje Biblię. Najlepiej to zobaczyć w Biblii. Dzieje apostolskie, rozdział 17 i zobaczcie na wersety 24 i 25. Czytamy tu: Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy się mu rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował. Gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. No i wszystko. <grystanie> I wszystko. Paweł bardzo łatwo to załatwia ten temat. Ale przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Zobaczcie, te dwa fragmenty, gdyby popatrzeć na kontekst, są fragmentem zaledwie przemowy apostoła Pawła na Areopagu. Kontekst z 22 wersetu mówi nam, że zwiastując Ewangelię w Atenach, Paweł dostrzegł, że ci ludzie są bardzo religijni. Mają mnóstwo świątyń, mają mnóstwo posągów, mają mnóstwo obrazy, obrazów ołtarzyków i tych wszystkich ceregieli. Są naprawdę oddani swojej sprawie. Tylko, że jest jeden problem. Jaki? Gdybyśmy zobaczyli do tekstu greckiego, zwłaszcza 22 wersetu, który jest kontekstem, to słowo przetłumaczone w naszych przykładach na nadzwyczaj pobożni, bo Paweł tak do nich mówi: Jesteście nadzwyczaj pobożni, nadzwyczaj religijni, jak mówi UBG. Jest jednym greckim przymiotnikiem, który brzmi Deisidaimonesterus. Deisidaimonesterus. Co oznacza dosłownie nader bojący się bóstw, albo nader lękający się demonów. Ten ważny szczegół pokazuje nam, że Ateńczycy bali się bogów według swoich wyobrażeń. Byli nadzwyczaj pobożni według własnych standardów pobożności. Sądzili, że Bóg mieszka w świątyniach. Sądzili, że należy służyć Mu poprzez wykonywanie jakichś rytuałów religijnych, a wszystko w przekonaniu, że Bóg czegoś potrzebuje od człowieka. Apostoł Paweł wykorzystuje ten temat i zaczyna wykładać im naukę o prawdziwym Bogu o prawdziwej Bożej Suwerenności i Jego prawdziwych boskich atrybutach. W pierwszych słowach zaznacza trzy sprawy, zobaczcie, mówi do nich tak. Raz, prawdziwy Bóg nie mieszka w świątyniach, które zbudował człowiek. Okay? Nawet największych, najwspanialszych, najbardziej wyzłoconych, wysrebrzonych, wyplatynowanych itd. Po drugie, prawdziwy Bóg nie potrzebuje religijnej służby człowieka. Okay? On nie potrzebuje kapłana, w długich szatach, w szalikach, w innych cudach. Absolutnie, bo to jest Bóg. On tego nie potrzebuje. Po trzecie, prawdziwy Bóg jest samowystarczalny i chwalebny sam w sobie. To ważna lekcja również na nasze czasy i nasze spojrzenie na chwałę Bożą drodzy. Ten natchniony tekst obala popularny dzisiaj mit o tym, że Bóg czegoś od nas potrzebuje. Bóg nie mieszka w katedrach, kościołach, kaplicach. Nie mieszka w tabernakulum. Nie potrzebuje całej tej liturgicznej oprawy, by podbudować jakoś swoją boskość. Nie potrzebuje też kancelarii proboszcza, żeby była jasność. Wiecie, prawdziwy Bóg Biblii jest Bogiem, który nie podoba się dzisiaj ludziom. Dlaczego? Bo Bóg religii to jest taki fajny Bóg który jest poukładany po demie. Jak ja chcę, to pójdę tam, do tego kościoła, czy zboru, nie? Jak ja chcę, to zaliczę te sakramenty, czy tam te wszystkie rytuały. Jak ja chcę, jak ja chcę, jak ja chcę i wtedy Bóg mnie kocha. Bo ja zaliczyłem coś, bo ja sobie go poukładałem według swojego ja. Natomiast Bóg Biblii jest zupełnie inny. Bóg Biblii daje łaskę. Bóg religii Oczekuje łaski od ciebie. I to jest ta różnica. Dlatego ludzie nie lubią Boga Biblii, nie lubią. Oni chcą mieć tutaj Boga poukładanego według własnych strażnic, katechizmów, encyklik. Tak? Punkt pierwszy, Bóg jest taki, punkt drugi, Bóg jest taki, musisz zrobić to, to, to go zadowolisz. Amen. Ofiara spełniona, iść do domu. Ale Bóg Biblii taki nie jest. On nie mieszka w żadnym budynku. Absolutnie. On zawsze był sam w całym wszechświecie, w nieskończonym kosmosie. Dlatego Paweł bardzo mocno dotyka tą sprawę. Zobaczcie ten natchniony werset w zasadzie dwa. Uderzają również w błędne poglądy wierzących dzisiaj, typu: Podczas modlitwy zapytaj Boga, co ty możesz dla niego zrobić. Kochani, Biblia uczy nas w tym miejscu, że dla Boga nie możesz zrobić nic. Bo On nie jest człowiekiem, żebyś mógł Mu służyć czymkolwiek. Swoimi rankami, służbą, modlitwami i tak Absolutnie. On jest Bogiem. On ma wszystko. On jest wszystkim. Oczywiście powinniśmy służyć Bogu z całego serca. To jest inny temat. O tym dzisiaj nie mówimy. Mówimy o Jego chwale. Ale gdy mowa o modlitwie... To zobaczcie, modlitwa, kochani, przypomnijmy sobie to, nie jest naszą ofertą dla Boga, co my możemy dla Niego łaskawie zrobić. Modlitwa nie jest naszym pozwoleniem dla Boga, by On mógł działać na podstawie naszej łaskawej zgody na to działanie. Modlitwa nie jest też środkiem do tego, żeby suweren wszechświata mógł realizować swoje plany. Wiecie, Biblia opisuje wielu ludzi, którzy się nie modlili. Którzy nawet nie wierzyli w Boga. A czy Bóg realizował w ich życiu swoją wolę? Oczywiście. No to jak chcesz człowieku nauczać dzisiaj, mówię do tych wszystkich, którzy nauczają Słowa Bożego, że modlitwa jest wejściówką Boga do twojego życia. Że modlitwa jest zgodą, żeby Bóg mógł działać. To jest kompletne nieporozumienie, kompletna bzdura. Czym tak naprawdę jest modlitwa, drodzy? Modlitwa jest pokornym przyznaniem Bogu wszelkich racji do twojego życia. I wyrażeniem szczerego pragnienia, by Jego wola i tylko Jego wola działa się w Twoim życiu. Amen? Amen? Modlitwa ma zmieniać nas, a nie ma zmieniać Boga i Jego plany. Modlitwa ma zmieniać nasze myślenie o Bogu, o Jego panowaniu w naszym życiu, o Jego świętej woli, o Jego charakterze. O Bogu, który sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko, jak powiedział apostoł Paweł. Wiecie, Pan Jezus mówiąc kiedyś o suwerenności swojego ojca, powiedział: Kiedy się modlicie, nie bądźcie wielomówni. Dlaczego? Bo tak robią poganie. Wiecie, to jest ważny tekst. Poganie myślą sobie i zawsze myśleli, że Bóg ich wyobrażeń wysłucha ich wtedy, kiedy będą powtarzali w kółko i to samo jemu cały czas, tak jakby tego nie rozumiał. Dzisiaj obrazem tego są na przykład łańcuchy modlitewne albo różaniec, tak? Człowiek powtarza wiecznie to samo, wiecznie to samo, wiecznie to samo. To w jakiego Boga wierzysz? Niesłyszącego? Głuchego? Jezus powiedział, że zanim ty powiesz słowo, to Bóg zna twoje prośby. Bóg wie, czego ci potrzeba. Nawet jeszcze ty nie wiesz, że ci potrzeba, a Bóg już wie, że ci potrzeba. To po co mu nadajesz cały czas to samo? I zdrowaś, i zdrowaś, i zdrowe. I zdrowe, i zdrowe. No, no, no to już zachoruje w końcu ta zdrowaś. Wiecie, to, to jest już, to jest niepoważne, to jest kpina z Boga tak naprawdę, nie? My się uśmiechamy, bo wyszliśmy z tego dzięki Bożej łasce, ale zobaczcie, jak to uwłacza naszemu Bogu, który jest wielki, potężny, wspaniały. Okej, okay, kolejny fragment, zobaczcie. Rzymian, jedenasty rozdział, wiersz 34-35. Rzymian, rozdział jedenasty, Werset 34 i 35. Czytamy tutaj: Paweł pyta, bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Myślę, że nie trzeba tego chyba komentować, ale zróbmy to. Jedenasty rozdział listu do Rzymian, jak wiemy, jest poświęcony nauce o wybraniu do zbawienia z łaski zarówno Żydów, jak i Pogan. Paweł mówi najpierw o wybranych Żydach, potem napomina chrześcijan z Pogan, żeby nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, a na końcu wskazuje, że i Żydzi, i Poganie są zbawieni tylko i wyłącznie z łaski Bożej na podstawie Bożego planu wybrania. Dlaczego tak pisze? Bo problem i narracja historyczna jest taka, że prześladowania w kościele w Rzymie bardzo dotykały Żydów. Cesarz bardzo do, atakował Żydów. I poganie, będąc w kościele, gdzie są Żydzi i, i oni, myślą sobie, a to kara Boża dla was. I jest rozdźwięk w Zboże. Tak? Panuje rozdźwięk w Kościele. Więc Paweł mówi: Słuchajcie, wy Poganie, Wy nie jesteście zbawieni inaczej niż wasi bracia Żydzi. To, że oni przechodzą różne prześladowania i problemy, to jest problem polityki. Ale Bóg kocha tak samo was, jak i tych. Czemu? Bo tak samo ich wybrał i tak samo ich zbawił w świętej krwi Jezusa Chrystusa. To jest taka narracja historyczna, żebyśmy uchwycili. Z Boży Plan Zbawienia Wybranych jest jego odwiecznym dekretem, podkreśla to Paweł. I dlatego żaden chrześcijanin, bez względu na sytuację, bez względu na pochodzenie, czy jest z Żydów, czy jest poganinem, czy jest jakiś nie wiem, Chińczykiem, nie miał się wywyższać nad drugiego człowieka. Absolutnie nie. W związku z tą wielką prawdą o zbawieniu wybranych, zobaczcie, Paweł zadaje pytanie, Któż poznał myśl Pana? Albo Któż był doradcą Jego? Tak przy okazji, dzisiaj wielu ludzi, którzy no nie chcą uwierzyć biblijną prawdę o wybraniu, skoro jest ona w Biblii, pojawia się pytanie, dlaczego? Ponieważ patrzą na tą naukę tylko i wyłącznie z perspektywy ludzkiej. Tak. Myślą po swojemu o wybraniu i chcą dołożyć tą narrację do tego, co mówi Słowo Boże, i przez to popełniają mnóstwo błędów. Ale wracając, zobaczcie, Paweł pyta innymi słowy słuchaczy: Czy ktokolwiek z ludzi był doradcą Boga w momencie, gdy On w wieczności ustalił plan zbawienia swoich wybranych? No nie. Czy ktokolwiek z ludzi był doradcą ojca, syna i ducha świętego, gdy sporządzana była Księga Żywota i umieszczano w niej imiona wybranych bożych, zarówno z Żydów, jak i z pogan? No nie, nikt tam nie był. Czy ktokolwiek z ludzi zrozumiał myśl Pana, to znaczy czym kierował się Bóg, wybierając ludzi i wpisując ich do tej księgi? Albo czym kierował się Bóg, gdy pomijał niektórych, zarządzając dla nich sprawiedliwy sąd? Paweł idzie dalej w swoich rozważaniach i stawia kolejne pytanie: zobaczcie. Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Co oznaczają te słowa? Zadając to pytanie, apostoł Paweł przypomina o naszym miejscu względem suwerennego Boga. Wskazuje tu, że żaden człowiek nie może dać Bogu niczego, czego Bóg najpierw by mu nie dał. Skoro tak jest. To żaden człowiek, który ma tylko tyle, ile dał mu Bóg, nie może niczym zasłużyć sobie u Boga, ponieważ wszystko, co ma i tak należy do Boga i od Niego pochodzi. Co za tym idzie? Żaden człowiek nie ma prawa żądać czegokolwiek od Boga, wymagać czegokolwiek od Boga, ponieważ wszystko, co człowiek posiada, otrzymuje właśnie od Niego. Proste? A jakże trudne do przyjęcia. Teraz przełóżmy to na kwestię Bożej chwały. Zobaczcie, jeżeli Bóg jest dawcą wszystkiego, co mamy, a tak jest, jeżeli nie potrzebuje żadnych doradców, by wykonać swój plan, jeżeli człowiek nie jest w stanie nawet objąć swoim rozumem, jak to jest z tym wybraniem, jak to jest z tą predestynacją, czym się Bóg kierował, a czym się nie kierował, a czemu tego wybrał, a tamtego nie wybrał, no to stawiam pytanie. W jaki sposób taki człowiek chce zobowiązać Wszechmocnego Boga co, do czegokolwiek, co Bóg chce zrobić, uczynić? Zatem ten fragment podkreśla ważny fakt, drodzy. Jest niemożliwe, aby stworzenie mogło zobowiązać Wszechmocnego Boga do czegokolwiek. Bóg niczego od nas nie otrzymuje i niczego od nas nie potrzebuje. Bóg nie potrzebuje od nas zgody na cokolwiek. Bóg nie potrzebuje od nas żadnego naszego pozwolenia, by przeprowadzić swoją wolę i swoje postanowienia w naszym życiu. Bóg nie potrzebuje nikogo pytać o zgodę, by mógł działać lub żeby nie mógł działać. Jakże ta krystalicznie czysta prawda z Biblii, zobaczcie, zaprzecza. Tym wszystkim dzisiejszym herezjom, jakoby człowiek musiał pozwolić Bogu na działanie. Bo inaczej bez zgody człowieka, bez modlitwy człowieka, Bóg nie może niczego uczynić. Chcę powiedzieć, że to podłe kłamstwa na temat Boga. Podłe kłamstwa na temat Boga. Werset 35, zwróćcie jeszcze raz uwagę na niego. Mówi jasno, któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Przełóżmy to na nasze potrzeby, naszych przykładów. Innymi słowy, któż wpierw może dać Bogu na przykład pozwolenie, aby Bóg mógł działać? Któż wpierw może dać Bogu swoją gotowość, aby Bóg mógł zrealizować swój plan? Apostoł Paweł, porażony wielkością i suwerennością Boga, podsumowuje swoje wcześniejsze zdanie stwierdzeniem, które mamy w 36. wersecie. Wyświetlmy ten werset. Czytamy tutaj: Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. W tym jednym zdaniu Paweł podsumowuje, czym jest boskość Boga, zobaczcie. Wskazuje na to, że Bóg jest początkiem, jest przyczyną i jest celem. Jest początkiem, ponieważ z niego jest wszystko: wszystko co masz, wszystko jak jesteś, wszystko gdzie jesteś i co posiadasz. Po drugie, jest przyczyną, ponieważ przez niego jest wszystko. To On Cię uczynił. To przez niego istniejesz, nie przez mamę i tatę. Przez niego. Mama i tata przekazali ci życie. Przekazali, a nie dali. Dawcą jest Bóg. I trzecia, trzecia rzecz. Jest celem. Jest celem, ponieważ ku niemu wszystko zmierza. Kiedy się urodziłeś, byłeś w planach Bożych. Kiedy odchodzisz, jesteś w Jego ręku. Tam zmierzasz. Pytanie, co z tobą zrobi? Ale ktoś, słuchając tego wszystkiego, może zapytać teraz, i zresztą słusznie, czy to wszystko oznacza, że nie muszę oddawać Bogu chwały? Skoro Bóg wszystko ma, wszystko, niczego nie potrzebuje? Czy to znaczy, że moje uwielbienie Boga jest niepotrzebne? Myślę, że to dobre pytania. Drodzy, Bóg nie potrzebuje chwały od swoich stworzeń. Wręcz przeciwnie. Bóg żąda chwały od swoich stworzeń. Czy jest tu jakaś sprzeczność? Nie. Zobaczmy. Bóg nie potrzebuje chwały od swoich stworzeń, dlatego że sam w sobie jest doskonale chwalebny i uwielbiony. W sobie samym. Stąd nasze wysławianie go nie sprawi, że Bóg stanie się bardziej boski, bardziej błogosławiony, bardziej święty czy bardziej chwalebny. To oczywiste. Ale zarazem właśnie doskonała chwała Boga, o której powiedziałem przed chwilą, jest najważniejszym powodem, dla którego Bóg żąda od ciebie wszelkiej chwały. Skoro wszystko co istnieje jest z niego, przez niego i ku niemu, jak mamy w tym wersecie. Skoro nie można dołożyć nic do jego majestatu, skoro nie można nic odjąć z jego wspaniałości. To świadomość tego jest wystarczającym powodem, by wszelkie stworzenie natychmiast padło na kolana przed obliczem Boga i oddało mu chwałę i cześć. Czyż nie? To właśnie dlatego Bóg nawołuje w swoim słowie, na przykład zobaczcie w Izajasza 42, rozdziale, w resecie 8, Pan Bóg mówi tak. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Więc Bóg nie potrzebuje chwały od nikogo, ponieważ jest wystarczająco chwalebny w sobie samym, okej? Okay? Ale Bóg słusznie żąda chwały tylko dla siebie, ponieważ tylko On jest Bogiem, a innych nie ma. Na innych mówi bałwany. Dlatego Bóg brzydzi się, gdy człowiek oddaje chwałę i cześć bałwanom, figurkom, rzeźbom, obrazom, relikwią itd. Bóg nienawidzi tych przedmiotów oraz nienawidzi ludzi, którzy oddają im cześć i chwałę należną tylko Jemu. W księdze Jeremiasza 10, rozdziale 5 wersecie Pan Bóg powiedział o tych wszystkich bałwanach, zobaczcie. Są jak straszak na polu ogórkowym. Nie mówią, trzeba je nosić. Nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. Zobaczcie, straszak na polu ogórkowym. Co to jest? No strach na wróble. Czyli jak Bóg patrzy na te wszystkie złote obrazy, te kadzidła, te wszystkie figurki. Strach na wróble. Strach na wróble I to nie są moje słowa, to nie jest obraza uczuć religijnych, tak mówi wszechmogący Bóg o tych wszystkich rzeczach, więc albo to przyjmujemy, albo nie przyjmujemy. Drodzy zobaczcie, te cztery główne wersety, które mówiłem, ukazały nam dziś bardzo ważną prawdę. Otóż naszemu wszechmogącemu Bogu należy się wszelka chwała, nie dlatego, uwaga, że jej potrzebuje, ale dlatego, że na nią zasługuje i słusznie jej od nas żąda. Boskość Boga nigdy nie była i nigdy nie będzie uzależniona od tego, czy jego stworzenie odda mu cześć lub nie. Bo Bóg jest Bogiem. Jest wszystkim we wszystkim. Jest chwalebny sam w sobie. I dlatego to, jaki jest, to, kim jest naprawdę, powinno rzucać każde jego stworzenie na kolana w pokornej czci przed jego majestatycznym obliczem. Tutaj nie macie wyboru. Żaden z nas, ani ja, ani nikt nie ma wyboru. Bóg żąda kolan od ciebie. Masz klęczeć i dziękować mu za to, że jest Bogiem. Nie możesz wybrać innej drogi. Inna droga jest drogą buntu przeciwko Niemu. Do czego więc nawołuje nas dzisiaj Słowo Boże? Zobaczcie do księgi Joba, 42 rozdział, przeczytamy wersety 2 do 6. Gdy Job zderzył się z prawdą o tym, jaki rzeczywiście jest Bóg, a to było dla niego szokiem, tak jak może dzisiaj to kazanie jest szokiem dla niektórych. Gdy zderzył się z prawdą o jego suwerenności, to powiedział słowa, które powinny być dla nas takim, myślę, mottem przewodnim, gdy w następnych kazaniach będziemy poznawać szczegóły, poznawać Boga Biblii. Job powiedział Panu Bogu w ten sposób: zobaczmy. Wiem, że Ty możesz wszystko, i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Czego uczymy się? Z postawy Joba? Job powiedział Bogu, zobaczcie, odwołuję moje słowa. Odwołuję moje słowa. I kają się w prochu i w popiele. Czyli Job mówi, Panie Boże Wszechmogący, ja już nie chcę nic definiować, jaki Ty jesteś, jaki Ty nie jesteś. Nie chcę mówić swoimi słowami, co ja o tym myślę. Ja chcę Ciebie pytać. A ty mnie pouczaj. Ty możesz wszystko, ty robisz co chcesz. Ja tego nie rozumiem, to mnie przerasta, ale proszę, racz mnie pouczyć. Jaki z tego morał? Jeżeli naprawdę chcesz poznać Boga Biblii, musisz w tym momencie najlepiej odrzucić swoje wyobrażenie o nim. Musisz odrzucić wyobrażenie swojej religii o nim. Musisz odstawić na bok swoje ludzkie, przytępione grzechem emocje i w pełnej pokorze, w pełnym dystansie do swojego ludzkiego ego otworzyć Biblię i pozwolić jej po prostu mówić. Pozwolić, żeby ona Ciebie nauczała tej prawdy. Bo prawda jest taka, kochani, że można być bałwochwalcą, wcale nie klęcząc przed figurami. Można być bałwochwalcą wcale nie czczącym obrazów. Możesz być bałwochwalcą, kiedy hołdujesz swojemu wyobrażeniu o Bogu. Możesz stworzyć sobie swój obraz Boga w głowie. Możesz poukładać go, tak jak mówiłem wcześniej. Jest taki, siaki i tak będę sobie w niego wierzył. Innej myśli nie dopuszczę. Wtedy jesteś bałwochwalcą, bo jeżeli twoje myśli są ważniejsze niż to, co mówi Słowo Boże to jesteś bawochwalcą i przeciwnikiem Boga. Dlatego zobaczcie, postawa Joba uczy nas, że pełną chwałę Bogu może oddać jedynie ten, kto wyzbędzie się z serca wszelkiej pychy o swoim człowieczeństwie i przestanie uczłowieczać Boga. Uczłowieczać Boga. To jest przestępstwo naszych czasów. W każdych kazaniach niemalże. Uczłowieczanie Boga. Bo Bóg jest smutny, bo Bóg płacze, bo Bóg żałował, bo Bóg coś. Czytają ludzie Biblię i nie wiedzą, że to są antropomorfizmy, kiedy Biblia mówi, że Bóg czegoś żałował, że mu przykro i tak dalej. I myślą, że Bóg jest taki jak ty i ja. To nie jest twój kolega. To jest Bóg. Nie możesz o Bogu myśleć dzisiaj jak o człowieku i definiować jego osobowości na sposób ludzki, bo on jest twórcą, a ty jesteś stworzeniem. Pełną chwałę Bogu może oddać jedynie ten, który padnie na kolana przed Bogiem, uzna swoją marność, uzna swoją grzeszność i uzna, że tylko Bóg ma wszelkie prawo do kierowania jego życiem. Jeżeli tego nie zrobisz, to chcę ci zaświadczyć, nigdy nie poznasz Boga Biblii. Nigdy tego nie zrobisz, chociaż będziesz czytał bez przerwy. Od rana do wieczora, od początku do końca, od końca do początku. Po grecku, po hebrajsku, po aramejsku, nauczysz się tych języków, będziesz miał wszystkie przekłady Biblii w domu i będziesz je czytał i je znał na pamięć, nigdy nie poznasz Boga Biblii. Dlaczego? Zobaczcie, księga Joba 37.24. Niech Biblia odpowie na to pytanie. Czytamy tutaj. Dlatego niechże boją się Go ludzie. Niechże boją się go ludzie. Wszakże on nie zważa na tych, którzy o swojej mądrości wiele myślą. Prawdziwe poznanie Boga, drodzy, zaczyna się od bojaźni Bożej i porzucenia swojej mądrości, swojego mętkowania i swojej filozofii. Biblia mówi tu, że Bóg w ogóle nie zważa na tych. Nie zważa na tych którzy wiele myślą o swej mądrości. Co to znaczy nie zważać na kogoś? No idziesz, papierek leży na ziemi, idziesz dalej, nie zważasz na to. To jest to samo Bóg w ogóle się nawet na chwilę nie zatrzyma przy tobie, jeżeli myślisz za dużo o sobie i swoim zrozumieniu. Myślę, że to ważna wskazówka, zanim przejdziemy do omawiania Bożych atrybutów. Najpierw musimy spokornieć. Niech w tym tygodniu każdy zaliczy kolana duchowe. Niech się modli o poznanie, bo inaczej nie przejdziemy przez żaden następny wykład Sowa Bożego. Żaden. Bo Bóg nie zważa na tych, którzy o swojej mądrości za wiele myślą. No to podsumujmy. Kochani, prawdziwe poznanie Boga zaczyna się od bojaźni Bożej i porzucenia swojej mądrości. Trzeba pamiętać o ważnej sprawie, która jest widoczna dzisiaj, zwłaszcza w świecie wierzących. Podstawowym celem ataków diabła od samego początku jego istnienia jest mówienie kłamstw o Bogu i przedstawianie go w innym świetle. Diabeł, jak pamiętacie, kiedy rozpoczął swoją propagandę przeciw Bogu od samego początku, gdy został stworzony, gdy zaczął rozmawiać z Ewą, to co jej powiedział? Bóg taki nie jest. Bóg tak naprawdę to jest tak, ja ci powiem. No i stworzenie, jakim jest diabeł, zaczęło opowiadać o Bogu. Według swojego zrozumienia, swojej pychy i tak dalej. I jak to się skończyło? No skończyło się. Z marszczkami na twojej twarzy i bijącym czasem, bo umierasz. Jesteś martwy duchowo, ale za chwilę umrzesz fizycznie. I trafisz albo do nieba, albo do piekła. Od tego się zaczęło. Zobaczcie, jak bardzo ważną, istotną sprawą jest problem Boga, jego suwerenności. Dzisiaj diabeł kontynuuje swoją parszywą działalność, obrażania Boga, aż po dziś dzień. Pragnieniem tego kłamcy jest wmówienie ludziom, że Bóg wcale nie jest taki, jak mówi o nim Biblia. Dzisiaj tworzy, diabeł tworzy w umysłach ludzi Boga bezwarunkowej miłości który kocha każdego bez względu na to, jak żyje, jak wyznaje itd. Diabeł tworzy dziś w umysłach ludzi Boga dżentelmena, który nie ma prawa determinować niczyjego życia, szanując pełną autonomię człowieka do samostanowienia. Diabeł tworzy dziś w umysłach ludzi Boga zniewolonego własną wolą, w której on sam ograniczył się i postanowił oddać ster suwerenności człowiekowi. Diabeł tworzy dziś w umysłach ludzi obraz Boga żebraka który żebra o miłość człowieka i liczy na jego łaskę. Pamiętacie? Stoi Jezus i puka do drzwi serca całe życie i błaga, tak? Więc to nie jest obraz Boga Biblii. W dzisiejszych kościołach mieniących się nawet za biblijne, zamiast zdania pokutuj, nawróć się, porzuć swoją pychę, zacznij być posłuszny Bogu, usłyszysz zdanie jeśli nie pozwolisz Bogu działać, nie będziesz szczęśliwy. Zamiast usłyszeć zdanie: Padnij na kolana i uznaj, że jesteś duchowym trupem, jesteś duchowo martwy i sam z własnych sił się nie nawrócisz. Jeżeli Bóg tego nie zechce, usłyszysz dzisiaj zdanie: Twoje modlitwy są zgodą, by Bóg mógł coś zrobić w twoim życiu, bo bez twojej zgody On nie może działać. Zobaczcie, do czego prowadzi diabelska propaganda. To są podłe kłamstwa. To jest demoniczny chichot, podkreślam, demoniczny chichot suwerenności wszechmogącego Boga. Musimy być świadomi, że te nauki są kłamstwem przedstawiającym bożka ludzkich wyobrażeń, a nie Boga Biblii. A nie Boga Biblii. Dlatego celem dzisiejszego nauczania było wprowadzenie nas duchowo, Mam nadzieję, że mi się to udziało, udało z mocą Ducha Świętego przekazać wam, kochani bracia, siostry i przyjaciele, żeby nastawić nasze serca na przyjęcie tego, kim naprawdę jest Bóg Biblii. Gdy uświadomimy sobie Jego wielkość, Jego niezależność, Jego samowystarczalność. To dopiero wtedy możemy zobaczyć siebie w kontekście Boga, kim my tak naprawdę jesteśmy dla Boga, i wtedy możemy zrozumieć, co oznacza każda Twoja pieśń, każda Twoja modlitwa w kościele, każde Twoje wysławianie, każda Twoja łza, kiedy wylewasz Panu Bogu. Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem. To nie kolega. Przyjaciel. To Bóg suwerenny, łaskawy. To jest taki Bóg, że jak zaczął mówić do Izraela, pamiętacie, co się stało? Już nie mów, Boże, Mojżeszu, Ty mów. My już się boimy. A dzisiaj jesteśmy skłonni tak traktować Boga w ten sposób niewłaściwy. Bóg to Pan wszystkiego. To Pan Panów. To Król Królów. Nie ma nikogo ani niczego w całym wszechświecie, co mogłoby równać się Jego majestatowi i Jego potędze. To Bóg, który nie potrzebuje ludzkiej zgody na nic. Ludzkiej zgody by mógł zadziałać w czyimś życiu. To Bóg, który żąda od Ciebie należnej chwały i czci za to, jaki jest naprawdę. I to jest, drodzy, właściwa perspektywa, którą musieliśmy dzisiaj otrzymać. W której musieliśmy się znaleźć, właściwa perspektywa boskości Boga, od której dopiero teraz możemy rozpocząć czytanie Biblii, rozpocząć jakiekolwiek nauki, jaki jest Bóg, i w pokorze analizować Jego święte słowo, by poznać Boga Biblii. Dlatego już za tydzień rozważymy pierwszy atrybut naszego wszechpotężnego Boga, jakim są Boże, dekrety. Na końcu. Poprośmy naszego Pana, by nam pobłogosławił w nowym tygodniu, oddajmy Bogu chwałę, podziękujmy mu za Jego słowo w krótkiej modlitwie. Nasz wszechpotężny, wspaniały Boże, kiedy uświadamiamy sobie, jak wielki jesteś, to nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć chyba następnych słów, ale chcemy Ci, nasz niebiański Ojcze, podziękować i wyrazić. Wdzięczność oraz miłość za to, że postanowiłeś objawić się w swoim synu, ale też pozostawiłeś słowo spisane, Biblię, dzięki której możemy zrozumieć i pojąć Twój charakter, Twoją wielkość, choć oczywiście w sposób niedoskonały, bo żaden z nas nie jest w stanie w pełni go poznać. Ale dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy Ci, że skorygowałeś moje i każdego z nas myślenie o Tobie. Dziękujemy Ci, że pokazałeś nam, że nie potrzebujesz żadnej chwały od swoich stworzeń, ponieważ jesteś chwalebny sam w sobie, ale też cieszysz się i radujesz, kiedy Twój lud śpiewa Ci na chwałę, kiedy Ci dziękuję, kiedy modli się do Ciebie. I dlatego w tej modlitwie chcemy Ci dziękować i zapewnić, że uznajemy Twoją suwerenność, Twoją wielkość i potęgę. Panie, działaj w naszym życiu. Nigdy nie pytaj się o nasze pozwolenie. Działaj jako suwerenny Bóg i zmieniaj nas na Twoją chwałę. Czyń wszystko, co zechcesz, niech Twoja wola dzieje się w naszym życiu. Wysławiamy Cię, nasz Ojcze, i dziękujemy za dzisiejsze słowo. W Twoim świętym imieniu, Jezusa Chrystusa. Amen.